Niedziela, 19 czerwca, koniec długiego weekendu, minęła 18.30. Mariusz Kluszczyński, dzień dobry, zapraszam Państwa na główne wydanie zbliżeń. A zaczynamy od utrudnień na bramkach autostradowych w Nowej Wsi koło Torunia. Kierowcy wracający z nadmorza muszą liczyć się z dłuższym czasem oczekiwania na przejazd w kierunku Łodzi. Podróży nie ułatwia też ponad 30-stopniowy upał. W Nowej Wsi jest Olga Taraszka, dzień dobry. Olgo, jak długo kierowcy muszą teraz czekać na przejazd? Dzień dobry. Gdy tylko wzrasta temperatura, wszystkie drogi prowadzą nad morze. W szczególności dotyczy to oczywiście autostrady A1 i bramek w Nowej Wsi. Tutaj kierowcy musieli czekać dzisiaj nawet kilkadziesiąt minut. Utrudnienia w ruchu rozpoczęły się już około godziny 12 i trwają, jak Państwo mogą zobaczyć, nadal i mogą potrwać jeszcze przez kilka godzin. Korek w godzinach szczytu liczył nawet kilka kilometrów, dlatego policja cały czas apeluje o wzmożoną ostrożność. Trochę długo, szczególnie przy wjeździe na autostradę. Także, no niestety. No i ta temperatura, 34 stopnie. Daje w kość. Daje w kość i to nieźle. Mnie plecy bolą, bo nas jedzie czwórka w samochodzie i pies siedzi z tyłu. Mnie się trochę męczy, klima cały czas jest włączona. Też staliście w korku teraz, tak? No, dlatego w sumie zjechaliśmy też na mob, może trochę minie, ale z tego co widzę, to nie. Lekko nie będzie nam. Klimatyzacja to jest podstawa, bo bez tego to byśmy daleko nie ujechali. Dzieci to znoszą różnie, strasznie nawet. Wyjechałem wcześniej, żeby jechać, jak będzie mniej korków, ale widać, że mi się nie udało. Apelujemy o ostrożność, rozsądek i rozwagę na drodze oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Niestety nie wszyscy pamiętają o zasadach bezpieczeństwa. Nie można także bagatelizować zmęczenia za kierownicą, nawet kiedy jesteśmy już blisko domu. Na koniec dodam jeszcze tylko, że w trakcie długiego weekendu, czyli od środy, tylko na drogach regionu doszło do 13 wypadków i ponad 200 kolizji. Z Nowej Wsi dla zbliżeń Olga Taraszka. Dziękuję bardzo. Upał daje się we znaki nie tylko ludziom. W wyniku bardzo wysokiej temperatury kolejny raz uszkodzone zostały tory tramwajowe przy ulicy Jagiellońskiej w Bydgoszczy. Ruch tramwajów na tym odcinku został wstrzymany. Około godziny 13 rozgrzana stalowa szyna na torowisku przy ulicy Jagiellońskiej w kierunku ronda wygięła się i znacząco podniosła, uniemożliwiając ruch tramwajów. Przyczyną awarii była bardzo wysoka temperatura. To już nie pierwsza taka sytuacja w tym miejscu. Służby nadzoru ruchu miejskich zakładów komunikacyjnych musiały wspawać nowy fragment szyny. Na czas usuwania awarii wstrzymano ruch tramwajów na tym odcinku, a trasy zostały zmienione. I zmieniamy temat. Niebieski kabriolet, a w nim para młoda. Uczestnicy Marszu dla Życia i Rodziny już po raz 10 przeszli ulicami Bydgoszczy. Hasłem przewodnim tegorocznego marszu były słowa „I ślubuję ci”, zaczerpnięte z przysięgi małżeńskiej. Podobne wydarzenia odbyły się w całym kraju. Od kilkunastu lat Marsze dla Życia i Rodziny jednoczą tych, którym bliskie są chrześcijańskie wartości. Małżeństwo to jest najlepsza przygoda, jaką mnie w życiu spotkała, ale jak to podczas przygód bywa i są górki i dołki, przeważają te radosne chwile. Z tymi słowami zgadza się para, która w tym roku świętuje 32. rocznicę ślubu. Wyznajemy właśnie te wartości, które scalają małżeństwo i z którego korzystamy z sakramentu właśnie małżeństwa i chcemy pokazać, że to jest dobra droga dla małżonków. Po raz pierwszy na czele marszu pojawiła się młoda para w niebieskim Cadillacu. Czym dla nich jest małżeństwo po 3 latach tworzenia rodziny? Bardzo ciekawą drogą wspólną, myślę. Tak. Z różnymi wyzwaniami, radościami. Nie wiem, to jest też ciągle doskonaleniem siebie dla współmałżonka. Marsz ma być radosnym wydarzeniem z ważnym przesłaniem ochrony życia. Trzeba dowartościować rodzinę i ten akcent rodzinny właśnie, że to jest promocja rodziny, promocja miłości małżeńskiej, promocja relacji rodzinnych, że to będzie wybrzmiewało co roku coraz mocniej. Marsz w Bydgoszczy poprzedziła msza święta w katedrze pod przewodnictwem księdza biskupa Krzysztofa Włodarczyka. Temat tegorocznego
marszu dla życia rodziny jest ważny i ślubuje ci, no właśnie, ślubuje ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. To jest droga życia dla małżonków, którzy zawierają sakrament małżeństwa. 10. Bydgoski Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem I ślubuje ci został zakończony piknikiem rodzinnym przy Bazylice Świętego Wincentego a Paulo. Bydgoszcz, Edyta Starczewska. Często jest najlepszym przyjacielem, niezawodnym wsparciem i wzorem do naśladowania. Z okazji zbliżającego się Dnia Ojca w 16 miastach wojewódzkich w kraju odbyła się zorganizowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej gra miejska pod nazwą Przygoda z tatą. W Bydgoszczy akcję koordynowała kujawsko-pomorska chorągiew ZHP. Mamy króla. Dobra, to teraz zdjęcie sobie zrobimy tu przy no, chodź tutaj do króla. I tym sposobem teza, że król może być tylko jeden, została obalona. W Bydgoszczy doszło dziś do kilkudziesięciu koronacji, a to wszystko w ramach gry miejskiej Przygoda z tatą. Uczestnicy, zaopatrzeni w listę zadań, wędrowali po mieście, odhaczając kolejne punkty. Musimy znaleźć te miejsca, wiesz? Tata będzie nas prowadził, a my będziemy szukać tych miejsc. Tak. Zadania są bardzo różne. Punkty są głównie w okolicach tutaj Starówki, ale też kilka punktów jest na ulicy Gdańskiej w Parku Kazimierza. Natomiast zadania są bardzo różne. Trzeba użyć puzzle, trzeba z taty zrobić króla, złożyć autograf, czy przysypać mąkę, przelać wodę. A chętnych do zabawy nie brakowało. W Bydgoszczy do udziału w grze zapisało się blisko 100 rodzin. Uwaga, pierwsza pieczątka. Pierwszy punkt zaliczony. Prezent dla taty. A to musicie proszę teraz bardzo wręczyć tacie ten... tą nagrodę. Staramy się wyszukać i żeby się dzieciaki nie nudziły po prostu w domu i wiadomo, nie siedziały cały czas przed telewizorem, czy przed telefonem, czy przed komputerem. No chcemy trochę ich na powietrze wyciągnąć. Dowiedzieliśmy się wczoraj wieczorem, generalnie zapisaliśmy się o 22:00, tak spontanicznie mówimy tata, jedziemy. Bo o tatę tu właśnie chodzi. W związku ze zbliżającym się świętem organizatorzy wydarzenia chcą promować budowanie więzi między dziećmi a ojcami. Wspólna zabawa ma przypomnieć często zabieganym tatom, że to właśnie ojcostwo jest przygodą życia. Na pewno zmieniło się nastawienie do stosunku do pracy i do rodzicielstwa. Nie mamy, goniąc codziennie za pracą, nie mamy czasu na tym, żeby się zatrzymać, zastanowić, co jest ważniejsze. A jednak rodzina jest ważniejsza. Bydgoszcz, Monika Komisarek. W latach 70. i 80. był związany z opozycją antykomunistyczną. Od 1986 roku współpracował z Solidarnością Rolników Indywidualnych. Ksiądz prałat Ireneusz Juszczyński, proboszcz parafii świętego Stanisława biskupa męczennika w Brześciu Kujawskim, obchodzi 50-lecie posługi kapłańskiej. To nie tylko duchowny, ale też aktywny działacz na rzecz lokalnej społeczności i środowiska kulturalnego. Dla wiernych parafii to wyjątkowa chwila. Taki wyrozumiały, z ludźmi porozmawia, jest bardzo dobry. Warto tych 50 lat doczekać. Ksiądz proboszcz Ireneusz Juszczyński urodził się w 1948 roku w Smarglinie w powiecie radziejowskim. Po ukończeniu nauki w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku przyjął święcenia kapłańskie w 1972 roku. Służył m.in. w Koninie, Ciechocinku i Sieradzu, gdzie aktywnie działał w opozycji antykomunistycznej. Od 1986 roku związany z Solidarnością Rolników Indywidualnych. Wielka, zasłużona postać dla polskiej wsi, jeden ze światłych kapłanów. Cieszę się, że mogłem go poznać i z nim współpracować. W 1990 roku został proboszczem parafii w Dębach Szlacheckich, potem w Grzegorzewie, by następnie w 1999 roku objąć parafię w Brześciu Kujawskim, którą zarządza do dziś. Na mojej drodze życia Pan Bóg stawiał wielu fajnych, mądrych ludzi i dzięki temu i ja mogłem się rozwijać i innym pomagać. Na nasze życie tak naprawdę składają się pewnie nie medale, ale ludzie, którzy nam towarzyszą. I to jest dzisiaj do sprawdzenia, że tych ludzi wokół proboszcza jest wielu. Parafia świętego Stanisława biskupa męczennika w Brześciu Kujawskim liczy 5300 wiernych. 12 chórów wzięło udział w 4. edycji ogólnopolskiego konkursu i festiwalu chóralnego w Bydgoszczy. Musica in Urbe przyciąga zespoły chóralne z całej Polski. Muzycy rywalizowali w 5 kategoriach.
konkurs Muzyka in Urbe jest już rozpoznawalny w kraju. Chóry o nim wiedzą, dopytują i zgłaszają się. Wyjątkowością tego konkursu jest to, że utworem obowiązkowym jest przygotowanie co najmniej jednego utworu bydgoskiego kompozytora. Wysłuchaliśmy 54 kompozycji zaśpiewanych przez 12 zespołów. Mogliśmy dostrzec niezwykłe emocje, pasje, z którymi ci śpiewacy chcieli się podzielić w tym spotkaniu z nami i z słuchaczami. Konkursy zawsze są takie mobilizujące dzieci i chórzystów, ponieważ przyjechałam tutaj z chórem początkującym. To są uczniowie klasy czwartej, którzy dopiero rozpoczęli swoją przygodę z chóralistyką. Chciałam pokazać im po prostu taką imprezę, żeby mogły posłuchać też innych chórów, zachęcić się do kontynuowania tej pięknej tradycji. Każdy koncert i konkurs to jest święto dla zespołu, okazja do zdobywania kolejnych doświadczeń, do wymiany tych doświadczeń, konfrontacji z innym zespołem, no i czerpania radości z bycia razem, śpiewania, także to jest bardzo fajne. To jeszcze o muzyce. Karolina Lizer z piosenką Czysta Woda zdobyła 3 nagrody konkursu Premier podczas 59. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Wokalistka otrzymała m.in. Nagrodę Publiczności oraz Nagrodę Jury, któremu w tym roku pomagały regionalne ośrodki telewizji polskiej. Wyszyła ją nitką prababka, babka znaczyła łzami. Karolina Lizer, zdecydowaną zwyciężczynią premier opolskiego festiwalu. Wokalistka pokonała 9 pozostałych wykonawców i zdobyła 3 nagrody. Wpadała w miskę i pewnie jakiś południk. Do wykonawczyni Czystej Wody trafiła nagroda imienia Karola Musioła, nagroda jury oraz nagroda za X za tekst. Podjąć decyzję jurorom pomogły regionalne ośrodki telewizji polskiej. W każdym z nich zasiadły specjalne komisje. W TVP 3 Bydgoszcz artystów oceniali Dariusz Gross, dziennikarz muzyczny Radia PIK, dr Kamila Abrahamowicz-Szlempo, wykładowczyni Akademii Muzycznej, muzyk Tomasz Kamiński i dziennikarka TVP 3 Jagoda Rogatty. Najwięcej punktów bydgoska komisja przyznała zwyciężczyni konkursu Karolinie Lizer. Wokaliści i wokalistki rywalizowali w Opolu, a w Toruniu m.in. koszykarze. Więcej o tym Hubert Malinowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Rzeczywiście, w Toruniu odbył się 19. już memoriał Szczepana Waczyńskiego, zawodnika, legendarnego trenera, działacza i sędziego, który przez całe życie związany był głównie z toruńską, ale też włocławską koszykówką. Lista osiągnięć Szczepana Waczyńskiego jako trenera i zawodnika jest niezwykle długa, a sukces odniósł również jako wychowawca. Co wniósł dla koszykówki regionalnej? Myślę, że bardzo wiele. Myślę, że był znakomitym trenerem. Był trenerem, który wprowadzał m.in. Włocławek do ekstraklasy. Był znakomitym zawodnikiem w Toruniu, bardzo rozpoznawalnym. Także koszykówka to też on. Więcej sportu w naszym codziennym serwisie o 21.40. Upał. To słowo odmieniane od wczoraj jest przez wszystkie przypadki. Temperatura w regionie przekroczyła 34 stopnie w cieniu. Kto może, szuka ochłody nad wodą. Na plaży w Pieczyskach była też Dagmara Moranowska. Słońce, plaża, jezioro, cóż więcej potrzeba przy tak upalnej pogodzie. I chociaż do lata jeszcze kilka dni, to w regionie można było poczuć już iście wakacyjny klimat. Żar leje się z nieba, z południa cały czas napływają masy bardzo gorącego afrykańskiego powietrza, a wraz ze wzrostem temperatury rośnie także liczba osób, które oddają się aktywnościom na plaży, bo w tak upalną pogodę, jak wiadomo, tylko nad wodę. Ciężko w ogóle wytrzymać w domu, nie? I dlatego stwierdziliśmy, że chociaż na 2 godzinki wyskoczymy sobie tutaj nad jeziorko. 5-latek tutaj po prostu zażyczył sobie pierw rowery wodne i teraz kąpiel, krótką pogoda, że tak powiem, no jest przepiękna, także korzystamy. Zimne napoje, przygotowane kostki lodu, trochę w termosie, także okej, wszystko. No rewelacyjnie, nie? Nigdzie więcej nie trzeba jechać za granicę, bo mamy w Polsce, więc fajnie. Wszystko co dobre szybko się kończy, bo wraz z końcem weekendu skończy się też ta upalna pogoda. Poniedziałek powita nas chmurami i dużym spadkiem temperatury, nawet o kilka